W aplikacji internetowej Khan Academy, która wymaga jeszcze poprawek, mogłaby na przykład szybciej działać, jest taki moduł, który nazywa się wykres prostej. Nie ma tu żadnych wytycznych ani instrukcji i pomyślałem sobie, że zrobię film o tej aplikacji, żeby wytłumaczyć, jak się tym modułem posługiwać. Myślę, że przyda się to nawet tym z Was, którzy tego modułu nie używają, żeby lepiej zrozumieć, co oznaczają pojęcia nachylenie prostej i punkt przecięcia osi Y. To jest zrzut ekranu z modułu wykres prostej, i pomysł jest taki, żeby zmieniać położenie tej prostej. A ta prosta jest wyrażona równaniem, które widzimy tutaj. Czyli ta prosta, którą widzicie teraz na ekranie, jest opisana równaniem 1x plus 1. Ma współczynnik nachylenia 1. Widać to na wykresie. Każdy krok w prawo o 1 to również krok w górę, też dokładnie o 1. I przecięcie osi y też jest w jedynce. Linia przecina oś Y dokładnie w punkcie o współrzędnych 0,1. Celem tego ćwiczenia jest zmiana współczynnika nachylenia i punktu przecięcia osi Y tak, żeby prosta przechodziła przez te dwa punkty. Ten drugi punkt w połowie znajduje się poza ekranem, ale myślę, że go widzicie. Na pewno go widzicie, jeżeli oglądacie to wideo w rozdzielczości HD. Na wykresie są te dwa punkty, a naszym celem jest tak obrócić i przesunąć tę prostą, żeby przez nie przechodziła. A zrobimy to zmieniając równanie tej prostej. Jest to w pewien sposób namacalne operowanie tymi liczbami, o ile w komputerze cokolwiek może być namacalne, tak żeby prosta przeszła przez te dwa punkty. Jak to zrobić? Widzicie, że jeżeli zmienię współczynnik nachylenia, kiedy zwiększam współczynnik nachylenia, to prosta staje się bardziej stroma. Teraz współczynnik nachylenia wynosi 3. Na każde 1, o które przesuwam się w prawo, muszę przesunąć jednocześnie o 3 w górę. Zmiana o 3 w kierunku y przypada na każdą zmianę o 1 w kierunku x. Współrzędna przecięcia osi y ciągle wynosi 1. Jeżeli zmienię współrzędną przecięcia osi y na mniejszą liczbę, zauważcie, że kiedy to zmieniam, prosta przesuwa się w dół. Nie zmienia się nachylenie prostej, tylko prosta przesuwa się wzdłuż osi y. Jak to zrobić, żeby prosta przechodziła przez te dwa punkty? Wygląda na to, że jeżeli wystarczająco wysoko ją podniosę, to będzie lepiej, ale musimy też zmienić nachylenie. Te dwa punkty wyglądają, jakby przechodząca przez nie prosta miała ujemne nachylenie. Jeżeli obniżę współczynnik nachylenia, to prosta będzie coraz mniej stroma, aż stanie się zupełnie pozioma, płaska. Pozioma prosta ma współczynnik nachylenia 0. Obniżmy jeszcze bardziej, może nawet bardziej niż minus 2. Wygląda na to, że ta prosta jest naprawdę stroma, że ma bardzo ujemne nachylenie. Minus 4 wygląda całkiem ok. Zmieńmy teraz przecięcie osi Y na niższe, tak żeby prosta zbliżyła się do tych dwóch punktów. Ciągle wygląda na to, że trzeba jeszcze obniżyć nachylenie. Minus 5 wygląda lepiej. Jeszcze obniżmy przecięcie osi Y. Teraz przecięcie osi Y wypadło nam poza ekran. Przecięcie osi Y powinno wypadać jeszcze niżej. Chyba obniżyłem je już wystarczająco. Ale nachylenie prostej wymaga jeszcze poprawki. Prosta przecina oś y poza ekranem w punkcie minus 18. Nachylenie prostej ciągle nie jest wystarczające. Obniżmy je jeszcze bardziej. Jeżeli znowu obniżę punkt przecięcia y, no i trafiony! Teraz prosta przechodzi przez obydwa punkty. Równanie prostej przechodzącej przez te punkty jest takie: minus 6x odjąć 22. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Znowu mamy dane równanie prostej, 1x plus 1, a tu mamy dwa punkty, przez które ta prosta musi przechodzić. I znowu widać, że nachylenie prostej musi być ujemne, bo dla każdego przesunięcia w kierunku dodatnim x, zmienna y obniża się. Nachylenie ujemne, obniżamy, pojawiają się łamki. Teraz chyba jest w miarę ok. Przesuńmy teraz naszą prostą w dół, obniżając współrzędną przecięcia osi y. Uda się? Trafiony! I mamy równanie tej linii. Przechodzi przez punkty minus -5, 1 i 9, minus -9. Ma współczynnik nachylenia -5/7. Na każde przesunięcie w prawo o 7, muszę przesunąć się o 5 w dół. 1 2 3 4 5 6 7 i w dół 1 2 3 4 5. I znowu jesteśmy na prostej. A punkt przecięcia przez prostą osi Y to minus 18 siódmych, czyli trochę poniżej minus dwójki. trochę poniżej minus 2,5. Widać na wykresie, że jest minimalnie poniżej minus 2,5. Tak wygląda równanie tej prostej. I zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Śmieszne to oprogramowanie, bo nie ma tu błędnych odpowiedzi. Tak długo mieszam tymi liczbami, aż trafię w te dwa punkty, ale cel jest taki, żebyście zrozumieli intuicyjnie że ta pierwsza liczba to nachylenie prostej, a ta druga liczba to miejsce niżej albo wyżej, w którym prosta przecina oś y. Widać, że nachylenie będzie dodatnie, ale nie aż tak strome jak 1. Wygląda na to, że dla każdego przesunięcia o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, każde 12 w prawo, musimy się również przesunąć o 1 2 3 w górę, czyli współczynnik nachylenia prostej będzie wynosił 3 12 czyli 1 czwartą. Zrobiliśmy to wzrokowo na wykresie, teraz zróbmy to matematycznie na liczbach. To jest 3 za słabo. To jest 1 druga, ciągle za słabo. 1 czwarta, którą obliczyliśmy z wykresu, wygląda na poprawną wartość. Obniżmy teraz przecięcie z osią Y. Niżej i gotowe! I mamy prostą o równaniu 1 czwarta x dodać 1 czwarta. Mam nadzieję, że zarówno tym z Was, którzy próbowali już robić zadania na tym modelu, jak i tym, którzy widzą to po raz pierwszy, daje to intuicyjny obraz tego, jak zamiana współczynnika nachylenia i przecięcia osi Y wpływa na wykres prostej.